Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragi, a przed Wami pierwsze moje kroki w pierwszym i zarazem ostatnim rozszerzeniu do gry Elden Ring o nazwie The Shadow of Erdtree. Tutaj jeszcze możemy się trochę nim pobawić, bo tak naprawdę muszę... Walczyłem z tym smokiem, ale to nie było w moim zamyśle, bo ja chciałem tutaj sobie tylko mapę odblokować. Ale oczywiście na co się natknąłem? Na bossa. Jakiego bossa? Z podstawki. Smoka. Jednego z tysiąca, takim samym movesetem. Jedyne co miał, co mogło mnie zaskoczyć, to szkielety. Ale to nie zaskoczyło, tylko mnie wkurwiło. No ale... Nie ma co psioczyć. Rozumiem, że chcieli tą rozgrywkę trochę urozmaicić. A wyszło jak zwykle. Ale ważne, że go mam z głowy. Jeszcze psiury, nie? Jeszcze psiury, miałem się wkurwić tutaj. Swoją drogą ciekawe, co to za brama. Okej, ciemnofioletowa lilia. Już z czytaniem o tej godzinie już mam problem. 4 godziny streama, no ale tak do 5 godzin, do 5. sobie pociśniemy. No i mamy mapę tego terenu. Ale jak mówię, coś czuję, że to nie jest obszar do zwiedzania w tym momencie. No, powinniśmy się już wycofać. Mapa południowe wybrzeże. Powinniśmy się jednak z tego terenu wycofać. Ten smok też był zdecydowanie za silny. Okej, to tak wygląda. Łocie, panie. Nie no, powiem wam szczerze, że i to jest dodatek, nie? Słuchajcie, to jest mapa dodatku. Niesamowite, za 170 zł. No dowalili, słuchajcie, do pieca. Dowalili, jeszcze tutaj jakaś lokacja. Tu jeszcze lokacja. Ja pierdolę, nie mam pytań. Żeby takie, za takie ceny takie dodatki robili, to ja będę ukontentowany. Dobra, ale z mojej strony chyba to tyle. Znaczy... To tyle na tym obszarze, no chyba, że coś jeszcze to będzie, co by mnie zaskoczyło, ale... Czyli wątpię. I tam jest krzyż. Woda jak ładnie wygląda. Tu chyba nic nie ma, co? Czy jest? Nie. Sensownego tu nie widzę. I co tu mamy? Odłamy go ostro drzewa. Tylko ile tego ostro drzewa potrzebuję do lepszenia siły? Pewnie 2 sztuk. Mam tylko jeden. No. Kolejny krzyż. Ach, chcę do domu. I... Przestań wiadomość, to ja nie chcę. Potnik krzyża. Wyryte słowa zlewają się. Porzucam tu moje wątpliwości i wahania. Okej. Okay. O tych krzyżach musimy jednemu NPC powiedzieć, gdzie one się znajdują. I on jest w pierwszej lokacji, także musimy o tym pamiętać. Ale po pierwszym bossie fabularnym to zrobimy. Wiem, jest 10, słuchajcie, jest 10 bossów, a ja ani jednego fabularnego bossa jeszcze nie pokonałem. Same kurwa pierdółki, jakieś popierdółki chciałem powiedzieć. Ja to zapomniałem o tych czarach, które tu są, nie? No one po tym jak zaczną nas strzelać, to później... To później, słuchajcie, już się nie pojawiają, tylko znikają, nie? Ale to i tak wkurwia. Ło, na ostatnich milimetrach, nie? Udało mi się tam skoczyć. No, czy coś tutaj ciekawego? Nic tutaj na razie nie widzę.
Chodzi jakieś tu obszary. Widnieją jakieś, kurcze, tutaj można zajść. Tam w ogóle coś jest. A pewnie coś z konwalią. Tam, konwalia do ulepszenia duchów. A ja z duchami raczej do czynienia nie mam. Nie korzystam z takiego. Tam są łapy. Z takiego wyposażenia. Z tymi mapami się średnio tak widzi pizgać. Ja w ogóle ten zapierdzielam, się zastanawiam. Przed siebie, nie? Najlepszy kierunek. Tak, tylko chcę sprawdzić na szybcika, czy coś fajnego tu znajdę. Łapa widzę jako pułapka. Dużo tych pułapek tu jest. Run. Okej. No i na razie to ślepy zaułek. Może tutaj by się jakoś udało wskoczyć. Okej. Jak mi gwiznął. Dobra, dawaj. No fajny nawet ten mieczyk. Nie powiem. Tak, trochę rozmaicamy też sobie, słuchajcie, gameplay, ale te kwiatki fajnie wyglądają. I to wygląda przepięknie. No. To wygląda przepięknie. O, i teraz nawet. No, fajną graficzkę sobie zrobić. Fajnego screenka. Teraz złoto. Tam pewnie też jakaś konwalia. O, same konwalie. Nic, co mnie totalnie by interesowało. No to jest kolejna łaska. Ruiny palców Reach. Nie, Reach Korea. No i kolejna lokacja. No ale nie ma sensu tutaj się przebijać. My tego jeszcze nie zwiedziliśmy. Kusi mnie tutaj trochę eksploracja, bo pamiętam, że tutaj z trailerów widziałem jakąś postać, która miała czerwoną suknię. I to było właśnie na tych terenach. Z takimi niebieskimi kwiatami. Ciekawe, czy byłbym w stanie ją tutaj odnaleźć. Jakaś walka z nią była. Zastanawia mnie to. Tutaj coś ciekawego będzie jeszcze. No tutaj te konwalie, tutaj też byliśmy. Tam coś jest, tu coś jest. Jak mnie zdjął? Czy nie zwiążę jeszcze? Oj, coś czuję, że będzie to bolało.
Nie ma tak dobrze. Dlatego nie lubię takiej wolnej broni jednak. Patrzcie no. Może spróbuję go sp... A, nie mam tarczy do parowania. No, ciekawy typ. Trzeba mu to przyznać, swoją drogą, muszę sobie tarczę wziąć. Można go było sparować coś, czy bo tak walił tymi atakami. No, spokojnie byśmy go sparowali. Ciekawi wrogowie. No, jeszcze ptośniki. Żeby było ciekawiej. O, zagubione popioły wojny mogą się przydać. Dobrze, ten czar znika, nie? Run. Królestwa cienia. No to jakiś dokokrzony, nie? Dobra, z tymi mobami. O, sznur. No, na pewno się też przyda. O nie, to jest kolejny. Nie chcę mi się z nim pizgać, powiem wam. Zbytnio. Coś czuję, że to sensu nie ma. Ej, dam radę tam skoczyć? Bardzo zbiegł, ale powinienem. Może i nie, może nie z tej strony, słuchajcie. To jest łaska w ogóle. My tutaj jesteśmy, ok. Dobra, odblokujemy sobie. Swoją drogą mamy mało eliksirów, to możemy sobie tutaj przysiąść. Jak to się w ogóle nazywa ten obszar? Zachodnie Modre Wybrzeże. Ok. Modre Wybrzeże. Też jakieś kurcze pomniki, nie pomniki, jakieś te, ale nagrobki, ale poza tym nic ciekawego. O, ale to bardzo ładne. To kurcze bardzo ładne. Może sobie fajną znowu tutaj grafikę dokoksić. Screenem. Upamiętnić. No ja mam ostatnio jakieś zboczenie z tymi screenami, serio. Wszędzie by screen robił. Wygląda na to, że tutaj można gdzieś zeskoczyć. Jakiegoś urwiska. No tak, to wątpię, czy on dałby radę tu przeskoczyć. No. Wygląda na to, że z tej strony się nie da, chyba że tu. A tutaj możliwe, że się da. Patrzcie. A tutaj też konwalia. No. Nic, co by mnie tutaj mogło zainteresować. Ale za to tutaj. Tutaj coś mamy. No ale powiem wam, że chyba szczerze za bardzo poszedłem w tą eksplorację. A żaden boss fabularny nie zrobiony. Bo po co? Nie? Wow. Jak mnie przerzucił.
No, ta broń zdecydowanie za wolna na tego typa, nie? Dlatego nie lubię, słuchajcie, wolnych broni. Znaczy, no, ta katana jest nawet spoko, ale wolę wrócić do lekkiego wyposażenia. I do moich ostrzy. No, zdecydowanie. Gdzie tu ja zginąłem? Tutaj. Dajcie, przydałoby się zemścić na tym gnoju. A tam stołem koło niego, myślałem, że on mnie nie zaatakuje, nie? Mówię, a to może jakiś kurczę NPC. A tu jak mi sieknął, jak mi pierdutnął. Już walczyliśmy z podobnym takim bossem. Oczywiście to jest kolejny reskin. No ale ma jakąś inne magiczne ataki. Chyba, albo te same, już nie pamiętam. Mówię, nawet tutaj ducha możemy przywołać. Także ciekawo. A i mam te butelki many. Muszę, kurczę, wymienić na zwykłe, bo mi one być tu nie przydają. Ach, i to są bronie, kurde. Ja muszę mieć szybkie bronie, a nie jakieś tałataństwa. Odłamek światła gwiazd. A muszę mieć, kurcze, szybkie bronie. O, kamień kowalski. 6. poziomu. Okej. Kamień kowalski 6. poziomu. Widzę, że dużo ciekawych tutaj mobów jest. Dobra, pamiętam, to jest z początków podstawki, nie? To są przeciwnicy. Pamiętam, czyli zwierzy wojownicy, czy jakoś tak? Wilczy wojownicy? Coś koło tego. No i ślepy zaułek. Nie ma. A szkoda. No jeszcze tutaj można zobaczyć. Dobra, to też jest reskin. Pamiętam go. Też to były te początkowe właśnie. O, ci to są pierwsi totalni przeciwnicy z, słuchajcie, podstawki, nie? Level 3. Dobra. Dobra, coś fajnego? Nie, sznurek, żeby się powiesić. Tu są jeszcze jakieś mośki. Dobra, dawaj. Ma staminy, nie mam. Bye, bye. Dawaj. Póki mamy buffa.
Dobra, tutaj widzę, że jest posąg Mariki. Tu są jakieś kurczę... kurduple. Nie wiem, co to za wrogowie. Tego akurat sobie nie przypominam. Czekaj. Dobra, dawaj. No nie, było faktycznie coś takiego. Faktycznie coś takiego było, pamiętam, pamiętam, kurczę. Duch kamieni nagrobnych. Najlepiej wszystkie tu wyczyścić. Znaczy wszystkie tutaj załatwić, zanim do tego wielkiego podejdziemy. Nie ma sensu ryzykować. Dobra. Dobra, ten stoł. Idzie. Cudok na mnie. Nie, dobra, położył się, okej. Dobra, rozmyślił się. No tak można, słuchajcie, z nimi tutaj się bawić. Albo i nie. Miregat, królowa pół ludzi. No, magią tutaj ładnie czepię. Zablokowałem się tak samo jak i on. Lecz się. Pokonano wroga. Tamten jak usiadł na dupę. Gwieździsty miecz. Ale mamy nową broń przynajmniej. Przestraszył się. Pokonałem jego... jego królową, czy jak zwał, tak zwał. I się chłop, kurczę, rozdupcył. Przestraszył. A co my tu zdobyliśmy? Miecz pod inteligencję. Powoduje jednak bardziej krwawienia. Miecz ozdobiony rzędem gwiazd, wykonany z niewielkich kawałków czystego błyskamienia. Broń szermierzy pół ludzi. Kiedy ich królowa obdarzyła ich tą bronią, szermierze złożyli przysięgę, że odnajdą prawdę kryjącą się na końcu procesji gwiazd. Unikalna umiejętność konstelacja Onzego. Ta umiejętność nazwana na cześć szermierza pół człowieka zmienia energię magiczną w rząd błyskamieni. Dla potężniejszych cięć kolejne naciśnięcie pozwalają wykonać do dwóch ataków dodatkowych, z których każdy zadaje większe obrażenia od poprzedniego. Mhm. Okej, okay, taki mieczyk. Nawet fajnie się prezentuje. Dla maga. Mhm. A nie mam... nie mam odpowiedniej ilości inteligencji. Ty, ale ataki ma fajne. Ty, ale to jest akurat fajne. Tylko nie spełniamy... to pewnie jeszcze atakuje magią. Czekaj, ile to inteligencji? Łomatko, to ja bym nawet nie dał rady. Cokolwiek tutaj. Umiejscowić, żeby mieć taki poziom. To można by było.
Tak z ciekawości, tylko zobaczyć, jakie to mam jeszcze magiczne możliwości, ten miecz. Można jeszcze, słuchajcie, dać sobie, bo to też nam zwiększa statystyki, run. Morgota, on się tak nazywa? Czekajcie. Róg runiczny. Nie, to jest po prostu róg runiczny, ale mamy wyekwipowany. Czekajcie, jak się nazywał? Jak się, słuchajcie, nazywał ten run? To jest większa statystyki. Muszę sobie przypomnieć, bo Godrika, wielki run Godrika. No i mamy akurat 23 punkty inteligencji. No nie mówcie mi, że ten miecz nie jest OP. Ja sobie myślałem, taki mieczyk. Używa się go pewnie jako ten. Jak się nazywa? Kalis. Czekaj. Używa się go jako, wiecie, łącznik magii, że się nim strzela magią, nie? Katalizator, o! Może specjalną umiejętność, taki katalizator magii, a to kurczę, to wymiata ładnie. Patrzcie, jak to kurczę sierpie. Fajne. I tu. Kurwa, tu można ładnie siekać tym mieczykiem. Nie, to mi się podoba. No ja nie gram magii, nie gram pod inteligencję. No można tutaj jeszcze jednego typa tym mieczykiem sprawdzić. Jak się wywalił. Jeszcze to krwawienie. Wow. No, mieczyk jest naprawdę spoko. Jak nie lubię magii, kurczę, to nawet bym zainwestował, choć nie będę inwestował przy pierwszym przejściu, ale na pewno bym zainwestował w troszkę magii, żeby się takim mieczykiem pobawić. Fajne animacje, lubię takie bronie. Z takimi animacjami. Dobra. Wracamy do tego, co mieliśmy. Co to było, teraz mi przypomnijcie. Letkie wyposażenie. I ten od ataków krytycznych. Okej. No i wracamy do naszych podwójnych ostrzy. Dobra, tutaj chyba nic więcej już nie znajdziemy. Ślepy zaułek, aczkolwiek zastanawiam się, czy tutaj można na ten statek, tą ruinę, nie wiem, wejść czy coś. Wygląda, jakby dało radę, o właśnie. No ale to pewnie tak on walia. Coś, co mnie totalnie nie interesuje. Tam. Totalnie mnie takie rzeczy nie interesują. Oj, nie, żebym nie zginął. Oj. Oj. Niewiele brakowało. Ej, tu nic więcej nie mam, słuchajcie. Ślepy zaułek. Miałem nadzieję, że gdzieś tą kobietę w czerwieni znajdę. Podobno jest set za nią, nawet taka czerwona suknia. Fajnie by nawet wyglądała na naszej postaci. Ja lubię ogólnie lekkie ekwipunki, tak? Bo ja wolałbym, żeby mieć raz boosta poprzez talizman za lekkie wyposażenie. A dwa, że lepsze są uniki wtedy, nie? Nie chcę mi się. Te ekwipunki, te ciężkie, to też gorsze role. A nie wiem, czy te obrażenia się zgadzają. Czy one jest jakieś mniejsza redukcja tych obrażeń. Zastanawiam się, czy coś tutaj jest. Co ten gość tu napisał? Nie przeczytam. Ach, harmonia, niech nastanie wygoda. Wygoda. Wygodę mu się zachciało, patrz tam.
Chyba mój ktoś dostał w pierdol. Fajne, graficznie fajne lokacje, nie? Z klimatem coś nowego niż to, co widzieliśmy w podstawce. No ale przeciwnicy ci sami praktycznie, to trochę. No i ten sam boss tylko miał, dropił inną broń z fajną animacją, to akurat spoko. No ale jednak reskin, nie? Kurczaczki, reskin. Ma, czy tutaj coś jest? Czy ja tutaj byłem? Czy mnie tu nie było? Zawsze trzeba sprawdzać pod spodami, czy ktoś czegoś nie skitrał. O! Duchowy miecz! Patrzcie. Duchowy miecz możemy wziąć, ale z przeciwnikami ze podstawki nie będziemy walczyć, nie? Totalnie mija się to, słuchajcie, z celem. W takim w moim odczuciu oczywiście. Za sobie ten miecz sprawdzimy, tylko oddalimy się na bezpieczną odległość. Tu jeszcze coś. Jakiś pagórek? Coś możemy tutaj? Nie. Okej. Daradan, 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 dandan. To sobie wyłączymy. Tam byliśmy, tu byliśmy. To było ognisko, to tutaj też sprawdziliśmy to ognisko. Tam się zastanawiam, jak się dostać. Tam jest ten bruk, nie chcę mi się z nim pizdlać, powiem szczerze. Może przez to drzewo, które on broni, jest jakiś dostęp. Albo gdzieś tutaj w świecie, w tej lokacji jest jakiś... Jest teleport w postaci takiej, które też były w podstawce, nie? O nie. Na stynku, czy to spamuje mi tu magią, która mnie wiąże i unieruchamia przez jakiś czas. Ten chuj, jak się wtedy teleportuje. Mnie w tyłek może pocałować. Tutaj też nic nie ma. Chyba nie. Oj! No, na tych zakrętach to tak ryzykownie, powiedziałbym. Przeciwnicy, którzy na początku też byli, też żadne dupy nie urywają. Ale cały czas mam motyw, jakby mnie ktoś gonił. Tak, pizgaliśmy się tu ze smokiem, nie? Tutaj coś ciekawego. No, nie wydaje mi się. Jeszcze to sobie zobaczę i przypomnę, gdzie to prowadziło. A, tam jest ten krzyż. Aha, dobra. Ty, ale to żadnego nie ma NPC-a. Jakąś czerwoną suknią, jakieś wojowniczki, którą widzieliśmy na trailera, chyba że jest tam. To mnie chyba nie było. Wcześniej. Nie, tam byłem, bo musiałem zebrać item stamtąd, tam nic nie widzę. No to i tak była konwalia, które mnie totalnie nie interesują. No i to jest wybrzeże, ale ja nie wiem. Czy tam się opłaca lecieć? Chyba nie, chyba tam byliśmy. Tutaj jeszcze na szybko zobaczymy. Też są jakieś mośki. To oczywiście podstawowi wrogowie. Nie. Jezusu. Ja pierdykam. Ja się chyba wywalę z tego konia, nie?
Serio. Niedługo tak będzie. Takie drifty ta tutaj czepę. I tutaj jeszcze wzdłuż polecimy. W razie najwyższa pora by się przydało już kończyć transmisję, ale ja jeszcze chciał z bossem spróbować fabularnym. Wątpię, czy będę miał jakiekolwiek z nim szanse. Ale chciałbym zobaczyć chociaż tą walkę z nim. O, i widzę jakiś reskin kolejny. Olbrzym. Z podstawowej gry. To jakieś te plemniki. A to ty mnie tu bombarduje. Dobra. Walczyć z nim chyba na razie nie będę, ale na pewno to zrobię, ale jeszcze nie teraz. Czyli mogę go jakoś na spokojnie wyminąć. Konwalia, nie? Czemu mnie to nie dziwi? To wygląda jak teren, gdzie byśmy mogli spotkać kobietę w czerwonej sukni. Aczkolwiek kto wie, czy ona gdzieś tam z questem nie jest powiązana. A ja nadal nie poinformowałem o lokalizacji tych krzyży jednemu z tych gości z dodatku, jednego NPC, który się o nie pytał. Tak, tak sumiennie questy wykonuję. No ale to wygląda jak... To wygląda zajebiście, nie? Ale to wygląda jak jakaś przyjebana... Znaczy przyjebana, przykokszona, chciałem powiedzieć. Przepraszam za słownictwo, walka z bossem. Okej. No, ale jakby tu nic nie było, też bym się nie zdziwił. Jakieś gluty. Już się z nimi pizdam, słuchajcie. No, nie mogę w ogóle wejść do mapy, bo... O, jesteśmy tutaj. To trochę nas wywaliło. Słuchajcie, wzdłuż lokacji, nie ukrywam. Dobra, ale poza to takie puste przestrzenie tutaj. Ładnie to wszystko kolorystycznie, naprawdę ładnie. No ale takie, no faktycznie, tutaj już im więcej eksplorujecie, jak ja na przykład, książka z przepisami ucznia świętej Triny. Tym bardziej widać, że trochę ten świat jest piękny, ale trochę pustawy, nie? Jak już się pojawiają, to przeciwnicy z postawki, to jeszcze kurczę tacy, wiecie, z pierwszego tego, z Pogromna. O, Pogromno. Dużo osób porównywało ten dodatek z wielkościami do Pogromna. I tutaj są nawet przeciwnicy, którzy są z Pogromna i to jeszcze bossowie. Miałem tą, słuchajcie, tą księgę sprawdzić, tylko gdzie to było. Weź to kurna teraz znajdź. To tutaj nie. Kluczowe musiałoby być tutaj. Zapisko o technikach tworzenia przedmiotów postawionych przez adepta, który kierował się naukami świętego snu. Jednak to, co początkowo dawało się łagodnym snem, było czymś o wiele głębszym. Pozyskaj tę wiedzę, aby móc stworzyć następujące przedmioty. Smar wiecznego snu i smar wiecznego snu ze sznureczkiem. Ciekawe. Ciekawe, czy jest więcej przeciwników, który jest podatny na efekt snu. Bo w podstawce, no tak średnio, nie, ale byli na przykład bossowie, których można było uśmić. Ale tych przeciwników było naprawdę ograniczona ilość. Ty, i tu nic nie ma. Serio, po książkę żeśmy się tutaj drepni. Ale nie, czekajcie, widzicie? Okłamałbym was. Tam jest przepaść, gdzie możemy, słuchajcie, się zejść na dół, ale jeszcze się tutaj na szybko rozejrzę. Ale to coś przypomina. Przypomina jak wielki, gigantyczny statek, ale to jest jakaś utopijna budowla.
O, tu nic nie ma. Jeszcze zobaczymy, co tam na dole możemy spotkać. No, jestem ciekaw. Bo jest faktycznie zejście. To było dziwne, nie? Że taka wielka przepaść i nie ma jak zejść, nie? A tu faktycznie, patrzcie. Ciekawe. Prawdopodobnie to będzie jakieś, wiecie, jakieś katakumby. Czy coś. No, gluty nas atakują, ale w dupie je mam. Okej. Dobra. Miałeś chamie złoty run. A tu potem boss wgiął cię w pół. O, jak ładnie rymuje. Kruszynka by była dumna. No jest jakaś lokacja, ale na pewno jej nie będę zwiedzał. Nie ma opcji. Adam Małysz. 102 metry. 102 metry. Fantastycznie poleciał. No, tam jest jakaś lokacja, ale słuchajcie, to jest chyba jakiś albo finałowy boss, albo nie wiem. Dobra. Moje duszyczki już mam. Teraz tutaj. Teraz tutaj. Dobra, Lilia. Teraz tutaj i tutaj. No jest zablokowane, czyli musimy po prostu najprawdopodobniej bossów przejść, nie? Żeby blokować dalsze przejście i to jakąkolwiek fabularnego bossa. Co się nazywa? Szczelina. Odpoczniemy, wydamy sobie punkty, żeby nie było dymów. Rozwój postaci, no to ostatni. Pójdziemy w siłę. 108 poziom, ładnie. Jak na 74, kiedy ja wszedłem do tego dodatku. Ciekawe, co tu jest napisane. Czekajcie, co tutaj mamy? Zamknięte i ukryte przed Miquelą. Okej. Okay. Dobra. Wiemy wszystko. Lecimy, słuchajcie, póki co. Lecimy sobie zobaczyć jeszcze, bo będziemy już powoli kończyć. Ale jeszcze chciałem to, do czego chciałem od samego początku streamu, 5 godzin temu, zacząć, a nie wyszło, czyli od walki z bossem. Okej, okay, moi drodzy, w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z dodatku do gry Elden Ring. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Dziękuję za każdą waszą aktywność i do następnego. Cześć!